Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale filmowym Marian Nosel TV, pisane razem. Myślnik, Słowianie, ukryta historia Polski. To jest pełna nazwa kanału, aktualna. Oraz też na moim portalu, nowym portalu Wolnych Słowian i Wolnych Polaków, który też się nazywa Słowianie, nie nowsza historia Polski. A w internecie można go znaleźć pod krótkim adresem slowianie24.pl. I zapraszam do filmu pod tytułem Słowiański kult przodków w świetle nauk ścisłych oraz o tym, jak praktycznie pielęgnować linię naszego rodu. W filmie tam będę poruszał kilka wątków, to już z tytułu wynika. Te wątki będą i naukowe, wynikające z fizyki współczesnej, z biofizyki współczesnej, z fizyki kwantowej, jak i będę podawał pewne zwyczaje, stare, szamańskie, syberyjskie i słowiańskie zwyczaje pielęgnowania linii przodków i też kilka innych będzie tematów pobocznych, ponieważ uważam, że ten temat jest bardzo ważny. Na razie przeczytam może wstęp, który też znajdą Państwo na mojej stronie, tam w linku podanym pod filmem. Kult przodków to ciągłe pielęgnowanie łączności z naszymi przodkami. Jesteśmy jedną linią DNA i światła, czyli biofotonów, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. No to może być zaskakujące, co tutaj powiedziałem, ale to wszystko będzie wyjaśnione z punktu widzenia naukowego i słowiańskiego. I ludzkiego po prostu. Taka łączność była świadomie praktykowana praktycznie we wszystkich znanych nam kulturach i dopiero w kilku ostatnich wiekach została wyparta przez myślenie materialistyczne. Tak, to jest bardzo ważna uwaga, proszę Państwa, ludzie różnych kultur, zawsze mnie to dziwiło. Po co oni mieli te ołtarzyki przodków gdzieś tam w określonym kącie pokoju, czy na określonej ścianie pokoju? Zawsze były ołtarze przodków. Zawsze były jakieś symbole łączące nas z naszymi przodkami. A teraz tego nie ma. No, nasi przodkowie mają gdzieś swój grób na cmentarzu. Czasami tam bywamy, więc częściowo ta łączność jest, ale ona jest formalna. Nie mamy łączności mocnej, duchowej, energetycznej, konkretnej z naszymi przodkami. Ona jest symboliczna, czyli można powiedzieć zerwana w dużym stopniu. I dalej. W tym filmie postaram się pokazać aspekty teoretyczne i praktyczne pielęgnowania wspólnot rodowych. Nie tylko postaram się, ale pokażę. Będę przeplatał wątki naukowe, na przykład wzięte z fizyki kwantowej, z wątkami tradycji dawnych ludów tej ziemi. Pozytywne patrzenie na nasze życie jest bardzo ważne, dlatego oprócz słusznej krytyki tego, co złe w Polsce i wśród Polaków, należy też ciągle podkreślać pozytywne aspekty naszej rzeczywistości i rozwijać pozytywne myślenie i świetlane aspekty naszego życia. Pielęgnowanie linii naszego rodu jest jednym z takich trochę w tej chwili zaniedbanych aspektów. No właśnie, to jest coś takiego, że my ciągle narzekamy w Polsce. Jak się źle dzieje, ciągle ktoś nas oszukuje, okrada, państwo nie jest sprawiedliwe wobec nas, niby nasze państwo, my sami nie umiemy się w tym znaleźć. I zadajmy sobie pytanie, z czego to wynika? A może to wynika również z braku łączności z naszymi przodkami? Przecież jedynymi osobami, które darzą nas bezwzględną, nieuwarunkowaną niczym miłością, są, byli i są nasi przodkowie. Ja czasami byłem w szoku, jak czytałem jakiś czas temu jakieś pisma średniowieczne, czy nawet filmy o średniowieczu, i tam była taka niesamowita chęć posiadania tak zwanego potomstwa i zrobienia wszystkiego, żeby to potomstwo jak najlepiej się miało. No w tej chwili ten instynkt jest trochę słabszy, jeszcze jest, ale to poczucie łączności z przodkami jeszcze w późnym średniowieczu, czy w takim środkowym, jeszcze było dosyć mocne. W tej chwili ono maleje, no dlatego jest potrzeba nagrania tego filmu i mówienia o tym. Poniżej na moim portalu znajdą Państwo, pod linkiem, który jest pod filmem oczywiście, znajdą Państwo taki konspekt i taki trochę scenariusz tego filmu. Ja będę z niego korzystał w czasie kręcenia filmu i potem Państwo mogą sobie dla powtórzenia też z tego konspektu skorzystać i też można tam wpisać będzie
godziny, minuty, mam nadzieję, że nie będzie wiele godzin ten film trwał, ale minuty przynajmniej, w których poszczególne zagadnienia będą omawiane. Zacznę od tematu kult przodków dawniej i dziś w przykładach. No więc mówiłem już o powszechnym szacunku dla mądrości starców wśród dawnych ludów tej ziemi. No było to powszechne. No, czytałem kiedyś jakąś kronikę czeską, która opisywała, jak praojciec z Czech przybył z Chorwacji, żeby założyć państwo czeskie. Zresztą podobno ze swoim bratem Lechem. I tam było napisane, że on wiózł swoich dziadów na plecach. No oczywiście objaśniono to, że prawdopodobnie chodziło o kości przodków. Więc dlaczego ten facet wiózł na plecach z Chorwacji do Czech? To jest jednak parę ładnych kilometrów. Nie pamiętam już ile, ale chyba z 1000 kilometrów. Może mniej zresztą. W każdym razie wiózł te kości przodków na plecach. No przecież to psuło mu komfort jazdy, prawda? Tej przeprowadzki. A może nie psuło? Może to mu właśnie dodawało siły? Może ci przodkowie w postaci tych kości kierowali go krokami? To jest nasze wspólne DNA. Pamiętajmy, że najłatwiej uzyskać DNA jest z kości. Ono jest tam najlepiej osadzone. Nawet po spaleniu, a Słowianie stosowali ciałopalenie i całopalenie i starali się jak najbardziej spalić te szczątki pośmiertne swoich przodków, ale kości zazwyczaj zostawały. To tak a propos tego, co będę potem mówił o fizyce kwantowej i biofizyce. Dalej pisze tak. Brak szacunku dla rodziców w naszej cywilizacji spowodowany jest m.in. powszechnością degeneracyjnych chorób starczych, takich jak na przykład otępienie starczy. No więc właśnie. Moja teza jest taka. Brak szacunku dla nas, dla naszego rodu powoduje to, że nie szanujemy się, źle się odżywiamy, niszczymy naszą przyrodę, naszą planetę, a więc i nasze organizmy. Więc to, co nam nasi przodkowie przekazali jako bardzo cenne nasze ciała w tej linii DNA, w tej linii przodków i potomków, my to niszczymy. Dlatego na starość ludzie są otępiali. Gdzieś czytałem, że 50% osób po 80 roku życia ma Alzheimera, ma otępienie starcze. Więc dla współczesnych ludzi szacunek dla przodków jest jakąś abstrakcją. A dlaczego ja mam mieć szacunek dla starszej, takiej no, tępawej osoby, która już nie potrafi nic zrobić, nie pamięta niczego? No i to pytanie jest słuszne, ale sami jesteśmy sobie temu winni. Sami jesteśmy winni, że tak tą cywilizację ukierunkowaliśmy, czy raczej pozwoliliśmy wrogim nam ideom na opanowanie naszej cywilizacji, że ludzie starsi, a czasami już i w średnim wieku, są po prostu, brzydkie słowo, zdegenerowani, czyli tacy osłabieni, wyniszczeni. I dlatego też nie mamy kultu przodków. Bo sobie myślimy, no jak to, takich starych ludzi? Słuchajcie, że oni bzdury opowiadają. No nie, kiedyś ci przodkowie, ci ludzie starsi byli skarbnicą dla społeczeństw i przekazywali swoje doświadczenia młodym. I to było bardzo ważne. Zresztą moi rodzice, nawet już w wieku starszym, kiedy już to myślenie i tak niezbyt dobrze działało, też mi przekazali wiele prawd, które dla mnie są bardzo istotne teraz. No i dalej, następny punkt, jaki zapisałem sobie, to legalność eutanazji w Holandii. No tak, no to jest, do tego dochodzimy, że skoro ci starzy ludzie są chorzy, nie potrafią myśleć, nie, ich świadomość jest na niskim poziomie, no to bierze się takiego dziadka, babcie, chodźcie, pojedziemy do ośrodka zdrowia i tam im zastrzyk dają, prawda, i ich zabijają. No ale jest to skandal oczywiście i jest to fatalne przerwanie połączenia z linią przodków. Podobnie jest u nas z tymi wszystkimi przeszczepami, gdzie się wyrywa jeszcze narządy z organizmów ludzi, no żywych. Oni jeszcze te organizmy jeszcze muszą być żywe, żeby te organy na przeszczepy wziąć. To samo jest ze śpiączką. Ludzi w śpiączce się odłącza od aparatury, a potem oni po 20 czasami latach, po 10 są wybudzani. Na przykład w Polsce jest pan profesor, zapomniałem jak on się nazywa, który chyba w Bydgoszczy prowadzi taką klinikę, gdzie wybudza ludzi ze śpiączki po długim czasie.
Nasze życie trzeba szanować. I podobnie naszych przodków, nawet na wiele pokoleń do tyłu. No i tu pozytywny przykład chciałem podać, ponieważ nasze społeczeństwo jest takie trochę już zmienione negatywnie, to chciałem podać przykład społeczeństwa Hunzów. Starożytny naród Hunzów to ludzie, którzy mieszkają gdzieś tam w Himalajach, w Pakistanie. Mają często niebieskie oczy, często mają naszą haplogrupę słowiańską E1A. No ale to nie jest aż tak ważne. Ważne, że oni są zdrowi. Oni żyją 90, ponad 100 lat. Ponad 100 lat. I cały czas pracują. Tam nie ma tak, że człowiek po 90 idzie na emeryturę. Oni normalnie żyją, pracują. I to jest w takim społeczeństwie. Szacunek dla ludzi starszych jest czymś normalnym i kontakt z linią przodków jest też czymś normalnym. Także proszę sobie poczytać o narodzie Hunzów. Jest to bardzo, bardzo ważny naród. Tam wiele wątków jest, które ja tutaj nie będę omawiał, bo chodzi mi w tym filmie tylko o linię przodków, ale zdrowotność. Zdrowotność, moim zdaniem, dbanie o zdrowotność naszego genotypu, naszego rodu, naszego narodu jest bardzo ważne, żeby żyć normalnie i dobrze, zgodnie z naturą, zgodnie z przyrodą. Sam to jest przykład życia zwierząt, słoni, że jeżeli starsza słonica, bo słonice są przodownicami stada, ona umiera, słabnie, to wtedy młode słonie ją podpierają i prowadzą, bo wiedzą, że ona ma ogromne doświadczenie. Już setki, tysiące razy podejmowała korzystne dla stada decyzje. Ona pamięta, gdzie są wodopoje, a jak nie pamięta, to wie, gdzie je znaleźć. Dlatego młode słonie taką słaniającą się starszą słonicę podpierają bokami, a nawet usiłują z nią kopulować, podrywać ją, żeby jej pokazać, że jest młoda, no jeszcze ma siły, niech idzie, prawda? Czyli wszelkimi tych swoich starszych członków stada, wszelkimi siłami próbują pobudzić do życia, żeby to stado miało z tego korzyść. Teraz przejdę do drugiego wątku. Ten wątek się nazywa tak. Kult przodków jako pielęgnowanie linii światła wysyłanej przez nasze DNA. Chodzi tutaj o to, że wiemy, że Słowianie co najmniej 4 razy do roku wychodzili na góry na miejsce pochówku swoich przodków i palili tam wielkie ognie, wielkie ogniska i cieszyli się, ucztowali, łączyli się z tymi swoimi przodkami w jakichś ceremoniach, czy też po prostu taką bliskość nawiązywali ze swoimi przodkami. No i o tej bliskości to jeszcze pomówimy, o czuwaniu swoich przodków będę mówił dalej. Natomiast tutaj chciałbym wspomnieć o tym świetle. Otóż okazuje się, że jest coś takiego, że DNA, nasze DNA emituje światło, określone, spójne światło. Odkrył to niemiecki naukowiec Fritz Albert Popp, doktor Fritz Albert Popp. I okazuje się, że prawdopodobnie jest tak, że my z pokolenia na pokolenie przekazujemy sobie DNA i związany z nim rodzaj światła, spójnego światła. To światło, o ile jest w naszym kierunku wysyłane, to buduje nasze ciało, naszą biologię. Natomiast jeżeli to światło jest zniekształcone na przykład substancjami tak zwanymi rakotwórczymi, to wtedy nas niszczy. Nas niszczy. Są takie rodzaje światła, które nas niszczą, dlatego uważajmy, proszę Państwa, na te wszystkie żarówki energooszczędne, LED-owe, ksenony i tak dalej. Ja pamiętam jakieś 20 lat temu, kiedy wprowadzono ksenony do oświetlenie ksenonowe do samochodów, to wtedy zieloni bardzo protestowali, że będzie to niszczyć drzewa. Proszę sobie wyobrazić, jaka skala niezrozumienia. No, drzewa, owszem, na pewno te światła samochodów szkodzą drzewom, ale też ludziom szkodzą. Tylko że niestety tego typu badania są utajniane. Światło, właściwe światło jest dla nas bardzo ważne. I my jesteśmy połączeni z naszymi przodkami, tą linią DNA i linią światła. I dlatego ci Słowianie między innymi czcili słońce, a w czasie ceremonii dziadów i bab palili potężne ognie. Zresztą w czasie innych ceremonii też. Światło jest kluczowym
punktem początkowym wszechświata, dlatego bardzo często identyfikuje się bogów, czy źródło Boga, czy źródło wszechświata identyfikuje się ze światłem. Mówi się, że coś jest światłem, a coś jest ciemnością. No to jest już taki dualizm, ale światło jest bardzo ważne. Także nawet fizyka nam udowadnia, że jesteśmy połączeni, biofizyka raczej, że jesteśmy połączeni przez DNA i światło z naszymi przodkami. To nie jest tylko jakaś teoria. O następnych aspektach połączenia w ramach fizyki kwantowej będę mówił dalej. A teraz następny temat. Kult przodków na przykładzie jego realizacji. Wśród Słowian o włożeniu tych dziadów na plecach przez praojca Czecha, to już mówiłem, w innych kulturach przez powszechna obecność ołtarzy przodków, też wspomniałem. Jeszcze tylko nie powiedziałem o związku z naszymi przodkami według Berta Hellingera. Może Państwo słyszeli o metodzie Berta Hellingera, to był niemiecki misjonarz, a potem psycholog, który wymyślił taką świetną metodę, że spotykają się ludzie, mogą być nawet obcy, niekoniecznie w ramach swojego bliskiego rodu, bo tu muszę jeszcze uzupełnić, że rodem to my jesteśmy jako cała ludzkość również, ale też jako Polacy jesteśmy takim rodem. Także spotykają się ludzie na takiej sesji i odgrywają, jakaś jedna osoba chce się uleczyć, poddać się temu zabiegowi zbiorowemu. Kilka pozostałych osób odgrywa rolę z jego rodziny, rolę jego przodków nieżyjących. I ta osoba wtedy doznaje jakiegoś uzdrowienia, jakiejś przemiany. Również te osoby, które odgrywają rolę przodków tej osoby leczonej, one też doznają jakichś niesłychanych odczuć, tak jakby się wcielały w rolę tych przodków. Czyli to jest dowód na to, z dziedziny psychologii, psychoterapii, dowód na to, psychopraktyki, dowód na to, że jeżeli zupełnie obce osoby, będące aktorami tylko, potrafią mieć odczucia tych przodków, mimo że nie wiedziały nic o tych przodkach. No na przykład ktoś odgrywa osobę jakiejś cioci, prawda? I nagle czuje ucisk w płucach. I mówi, czuję ogromny ucisk w płucach. A ta osoba, która jest leczona, mówi, no tak, moja ciocia miała poważne problemy z płucami, prawie że się udusiła. To w ten sposób działa. I te osoby po zabiegach metodą Hellingera ulegają uzdrowieniu, oczyszczeniu. Ich relacje rodzinne się zmieniają, polepszają. Na przykład moja koleżanka miała ze swoim synem wielki konflikt, wieloletni, i dzień po takim zabiegu, proszę sobie wyobrazić, że syn do niej zadzwonił i pogodzili się. No to takich przykładów ja znam bardzo wiele. To jest przykład tego, że związek między pokoleniami istnieje. I dalej, następny punkt, zapisałem sobie taki, wizja rodu jako siatki wielu pokoleń i ludzi, którzy w tym wcieleniu spotykają się w jednym punkcie czasoprzestrzeni, nazywanym domem rodzinnym i będących razem. No właśnie, ten punkt jest taki bardziej medytacyjny, poetycki. Proszę sobie wyobrazić, taki archetypowy, wzorcowy dom rodzinny, dom rodowy. No w tej chwili dom rodzinny to tam wystarczy 3-4 osoby, rodzice i dwoje dzieci. Kiedyś to było więcej. Wyobraźmy sobie, że taki ród liczy, nie wiem, 20, 30, 100 osób, może nawet w porywach 200 osób. Więc ten, możemy go sobie fizycznie, ten dom rodowy, wyobrazić jako taki duży, najlepiej drewniany dom, posiadający jakieś pomieszczenia dla poszczególnych rodzin, ale też posiadający takie główne sale. Dziś byśmy powiedzieli salony, ale ja bym to nazwał raczej pomieszczeniem rodowym, gdzie się wszyscy spotykają. Gdzie dzieci mogą spotykać swoich wujków, ciocie na co dzień, dziadków, babcie, prababcie i swoje różne kuzynki, kuzynów. To jest to, czego nam brakuje. Ponieważ w obrębie całego rodu mamy to samo DNA i emitujemy tą samą spójną częstotliwość światła. Bardzo podobną. Im bliżej jesteśmy spokrewnieni, tym bardziej jesteśmy do siebie podobni.
Więc przebywając w swoim otoczeniu, wzmacniamy się. My się wzmacniamy. To jest tak, jak niektórzy Polacy, no, pojęcie Polaków jako rodu, no to jest bardzo szerokie pojęcie, bo jest z nas bardzo dużo, no około 40 milionów na całym świecie. Ale czasami niektórzy Polacy aż chcieliby się znaleźć w otoczeniu Polaków. Ja na przykład tak mam. Jak jestem za granicą, to chcę wrócić do tego kraju. Po prostu chcę. Tak mam. Mimo, że czasami w czasie komunizmu była bieda, a ja wyjeżdżałem na przykład do Austrii, do Wiednia, wielkie bogactwo, ale po pewnym czasie tego bogactwa, oglądania tego, miałem dość, chciałem wrócić do Polski. Oczywiście są też ludzie, którzy mówią, że nie chcą za granicą spotykać się z Polakami, bo ci są tylko intrygantami i złodziejami i są niemili, nawet jeżeli nie są złodziejami, to są niemili dla Polaków. I to jest dowód na naszą degenerację, że my nie pielęgnujemy tego kultu przodków, kultu rodziny, kultu rodu, narodu. Powinniśmy do tego wrócić. No i miała być pozytywna wizja, a tu weszły takie wątki negatywne, ale wróćmy do tej wizji pozytywnej. Czyli znowuż, ja bym chciał zrobić coś w rodzaju medytacji prowadzonej, takiej, której najpierw rozluźniamy się, wprowadzamy się w stan błogości, rozluźniamy ciało i ducha, wyobrażamy sobie coś przyjemnego i wtedy wprowadzamy się w ten dom rodowy. Widzimy w tym domu rodowym nasze rodzeństwo, naszych rodziców, nasze dzieci, wnuki, dziadów, pradziadów, prapradziadów. Tych prapradziadów to już tak bardziej eterycznie, ale wyobrażamy sobie, jak oni mogli wyglądać i wszyscy ci ludzie w tym domu są, wspólnie krzątają się. Kobiety na przykład gotują, coś przędą, szyją. Panowie jakieś inne prace wykonują, które są dla nich wskazane. Coś remontują, budują, naprawiają, palą ognisko w ognisku czy w kominku. No to, co w tej chwili mówię, to nie jest taka medytacja prowadzona, tylko taki zarys tej medytacji. Mogą sobie Państwo sami taką medytację wymyśleć i poprowadzić w swojej rodzinie albo indywidualnie. I wyobraźcie sobie tą wielką bliskość, która powstaje z tego, że członkowie Waszych rodzin przemieszani z Waszymi przodkami, którzy już nie żyją, te duchy ciągle się kręcą, te energie przodków tam między nimi są, ich wspierają. Małe, to jest tak z aniołem, który łapie dziecko, które gdzieś tam chce wpaść na przykład do wody, prawda, i się utopić. Ten anioł łapie go i go ratuje. Tak samo nasi przodkowie, tak jak powiedziałem, to są istoty, które z bezwzględną miłością chciałyby nam zawsze pomóc. Także proszę sobie takie samodzielnie tworzyć taki nastrój. Nastrój wspólnoty, nastrój połączenia z energią rodu. Dla osób bardziej materialistycznie nastawionych, jeszcze raz powtarzam, fizyka, biofizyka już dowodniła, DNA to też światło, jesteśmy połączeni światłem, więc poczujmy ten spływ światła rodowego, tego charakterystycznego DNA dla naszego rodu, na nas i na nasze rodziny. I stąd będziemy mieli siły. I na tym właśnie polega między innymi kult przodków. No a już samą taką medytację prowadzoną może kiedyś nakręcę. Może kiedyś nakręcę, ale myślę, że sam zarys tego, co powiedziałem, może być dla Państwa, mimo że to nie była medytacja taka na wyciszeniu wielkim, ale mam nadzieję, że pozwoli Państwu złapać intuicję tego, o co tam mi chodziło. Zresztą mistrzem takich medytacji jest oczywiście Pan Czesław Michałowski na kanale Bez Chaosowania, który robił takie medytacje, na przykład zjednoczenia z przyrodą. No to są bardzo fajne rzeczy dla osób, którzy żyją w pośpiechu i nie mają czasu na uspokojenie się. I dlatego bardzo fajnie jest wyobrazić sobie fizyczne, tak jakbyśmy sobie film w mózgu wyświetlali, w naszym umyśle, fizyczne spotkanie z naszymi przodkami. Ja wiem, że dla kogoś to może być abstrakcja, ale to będzie działać. Tak jak w metodzie Hellingera. Będzie nas wspomagać, budować.
Następny temat, który chcę poruszyć, no to wrócę do fizyki kwantowej. Temat jest taki. Fizyka kwantowa, a wiedza dawnych Indów, Aryów, wywodzących się z naszych ziem słowiańskich, zawarta w Wedach, a szczególnie w Rigwedzie. No więc tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że co ma fizyka kwantowa do kultu przodków? Dlaczego ja mieszam dwie tak różne i wręcz odwrotne rzeczy? No nie, proszę Państwa. Okazuje się, że Indowie, szczególnie te kasty Braminów i Kszatriów, które rządziły od tysięcy lat w Indiach i nadal jeszcze mają duże znaczenie i które mają nawet w 80% zawartość haplogrupy R1a ojcowskiej w swoich genach. No więc ci ludzie mieli przekaz fizyki kwantowej. No skąd ten przekaz mogli mieć? No ponieważ oni przyszli z ziem słowiańskich, ze wschodu, z Nadwisły, ewentualnie z Naddunaju, ale głównie z Nadwisły, no to przynieśli oczywiście ten przekaz fizyki kwantowej z tych ziem. Skąd mamy na to dowód? No to jest książka, którą już w dwóch filmach pokazywałem. To jest książka pod tytułem Vedic Physics, Scientific Origin of Hinduism, czyli naukowe początki hinduizmu, wedyjska, powiedzmy, fizyka, to jest główny tytuł. Napisał tą książkę pan dr Rajaram Mohan Roy, doktor. Tu pokazuję tą książkę, jej okładkę. I w tej książce ten Hindus opisał Rigvedę, to jest taka najstarsza weda indyjska, czyli weda, czyli wiedza, mądrość wywiedziona przez Indów z naszych ziem słowiańskich i od naszych przodków. Opisał fizykę kwantową i porównał z tym, co było w tej Rigwedzie napisane. I okazuje się, że w Rigwedzie różne cząstki elementarne opisywane we współczesnej fizyce w Rigwedzie nazywane są nazwami zwierząt, zaś prawa pewne fizyki, na przykład prawo przyciągania, odpychania, czy prawo równoważące te dwie siły i utrzymujące świat w jakiejś równowadze. Prawa z kolei były nazywane nazwami bóstw indyjskich. To jest następny przyczynek do dyskusji o politeizmie i monoteizmie. Jeżeli ktoś mówi, że politeizm jest jakiś taki zły, no to nie jest tak. Ponieważ Słowianie byli zarówno monoteistami, to znaczy wierzyli w jednego Boga, coś najwyższego, nienazwalnego, i wierzyli też w poszczególne bóstwa, ale te bóstwa to były takie emanacje tej głównej siły świata, tego światła świata na różne dziedziny. Na przykład, tak jak mówię, prawa fizyki, prawo przyciągania to było jedno bóstwo, prawo odpychania, siła równoważąca wszechświat, to było znowuż trzecie bóstwo. Także mądrość tych ludzi, tych Słowian i praindów, Aryów, była bardzo wielka. I dlatego możemy śmiało używać fizyki kwantowej do naszych rozważań słowiańskich. Do rozważań o ludach pierwotnych, aryjskich i słowiańskich. I następny temat to znowu fizyka kwantowa. Skoro już uzasadniłem, dlaczego możemy śmiało mówić o fizyce kwantowej, to temat jest taki. Cząstki splątane kwantowo wspierają nasz ród. O co tu chodzi? Teoria cząstek splątanych uzasadnia naukowo istnienie połączeń, powiązań między nawet tysiącami pokoleń naszego rodu. W jaki sposób? No w taki sposób, że zanim jeszcze to powiem, przeczytam dwa fragmenty, które przepisałem z internetu, cytuję z internetu. Pierwszy fragment to będzie o fizyce kwantowej, fragment tekstu z Wikipedii na temat stanu splątanego. Podaję linki na mojej stronie do tego artykułu. A drugi artykuł to będzie pan Przemysław Goławski napisał Kwantowe splątanie dla początkujących. I też link podaję. Żeby się wprowadzić w ten sposób myślenia fizyki. Pierwszy cytat jest taki. Ten z Wikipedii. Stan splątany, rodzaj skorelowanego stanu kwantowego dwóch lub więcej układów kwantowych. Ma on niemożliwą w fizyce klasycznej cechę polegającą na tym, że stan całego układu jest lepiej określony niż stan jego części.
Splątanie kwantowe może dotyczyć próżni kwantowej albo funkcji falowej pojedynczej cząstki lub większej ich liczby. Możliwe jest również splątanie kwantowe pomiędzy układami, które nie istnieją w tym samym czasie. O, to jest coś dla nas bardzo ciekawe, bo nasi przodkowie nie żyją i możemy sobie pomyśleć, ojej, no to co ja z nimi mam wspólnego, jak oni już nie istnieją? No więc mamy splątanie kwantowe. Proszę pamiętać, że kiedy poczyna się dziecko, jest poczęcie, to wtedy konkretne cząsteczki, z których składają się jajeczko i plemnik, spotykają się. I to właśnie się nazywa fachowo splątanie kwantowe. Te cząstki zachowują, tak jak tu jest napisane, niezależnie od czasu, zachowują powiązanie. Więc my mamy potencjalne powiązanie z naszymi przodkami zgodnie z fizyką kwantową, bo byliśmy w pewien sposób w kontakcie. Nawet jeżeli minęło 1000 pokoleń, to jeszcze ten kontakt jest, ponieważ w czasie i w przestrzeni ten kontakt jest zawsze. Żeby udowodnić, że w przestrzeni też, to przeczytam następny fragment, który zapowiadałem. Pary splątanych fotonów można wytworzyć na przykład za pomocą kryształów nieliniowych. Gdy do wnętrza takiego kryształu wleci foton, może on być przetworzony na dwa fotony. To jest opis konkretnego doświadczenia. Kryształ polaryzuje foton, tworząc parę, w której jeden foton drga w poziomie, a drugi drga w pionie. To są oczywiście pojęcia mechaniki kwantowej. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaką polaryzację ma dany foton w parze. Tak splątane cząstki można jednak rozdzielić i przesłać do dwóch odległych od siebie laboratoriów. O, czyli mamy już odległość poważną. Gdy w jednym z nich dokonamy obserwacji fotonu, wytrącimy go z nieokreślonego stanu kwantowego do stanu dobrze określonego, zmierzmy, że miał taką, a nie inną polaryzację. Obserwacja na jednym fotonie pozwala natychmiast przewidzieć stan jego splątanego partnera, czyli działanie na odległość i w czasie, proszę zauważyć. Naukowcy w drugim laboratorium muszą zobaczyć foton spolaryzowany w płaszczyźnie prostopadłej. Splątanie oznacza więc sytuację, gdy w celu określenia stanu jednej cząstki kwantowej niezbędna jest wiedza o stanie jej splątanego partnera. Taki układ fizyczny zachowuje swą spójność nawet po rozdzieleniu cząstek. Mogą one przebywać w dużej odległości od siebie, mimo to tworzą całość. Cały układ ma więc zdefiniowany swój stan kwantowy, mimo faktu, że stany poszczególnych cząstek składowych pozostają nieokreślone. W idealnym przypadku, gdy obiekty kwantowe są splątane w maksymalnym stopniu, mierząc stan jednego, potrafimy z całą pewnością ustalić, jaki stan zobaczymy u drugiego. Koniec cytatu. Czyli stan splątania oznacza natychmiastowe, szybsze niż prędkość światła, połączenie w czasie i w przestrzeni między cząstkami, na przykład między fotonami, które były kiedyś dowolnie dawno temu w kontakcie. Czyli zauważmy, że w tym splątaniu naszych cząstek i cząstek naszych przodków, nieważny jest czas, mogło to być tysiące lat temu, nieważna jest przestrzeń, oni mogli mieszkać gdzie indziej, jak to się mówi, ich duchy mogą być gdziekolwiek, to nie jest ważne, oraz szybkość tego oddziaływania. Oddziaływanie jest natychmiastowe, czyli jeżeli my wyślemy jakąś myśl do naszych przodków, to jest to natychmiastowe. W naszej kulturze zachowało się jeszcze coś takiego, o czym na religii się uczyłem, na lekcjach religii, jak świętych obcowanie. I to jest już dobry kierunek, tylko to się za mało się to praktykuje w naszej kulturze. Jest to zbyt sformalizowane, raz w roku tylko chodzimy na ten cmentarz, te świeczki mamy małe, te ognie nie są wielkie, to wszystko ma znaczenie. Ponieważ to, że te świeczki są małe i jeszcze takie chemicznie trujące, to ma związek z tym, że nasze myślenie o przodkach jest zbyt małe, to jest zbyt mało pomieniste. Powinno być takie, jak u dawnych Słowian. Powinniśmy mieć ciągły, mocny kontakt z naszymi przodkami. Jak to zrobić? Zaraz powiem w następnych punktach. Czyli zgodnie nawet z fizyką kwantową, a także z wierzeniami dawnych ludów,
tej ziemi, wolnych ludów tej ziemi, między innymi Słowian, istnieje związek między nami i naszymi przodkami, taka linia telefoniczna jakby. Tylko żeby nawiązać połączenie przez linię telefoniczną, należy wykręcić numer, należy podnieść słuchawkę i dopiero wtedy można rozmawiać. I tak samo jest z naszymi przodkami. My musimy włożyć pewną energię w to, żeby to splątanie kwantowe zadziałało, żebyśmy mieli połączenie z naszymi przodkami. O tym będę mówił dalej. Będę podawał konkretne sposoby, jak nawiązać to połączenie. Jest to bardzo ważne dla nas i dla naszego kraju. Teraz powiem o misie albo czarze rodowej. Jest to praktyka szamańska, syberyjska i słowiańska na nawiązanie łączności rodowej. Dowiedziałem się o tym od kolegi, który studiował tego typu techniki u Lucisa. Lucis to taki syberyjski szaman współczesny. Ja pokażę tu jego książkę jedną, ponieważ ilustracje z tej książki też są trochę takie archetypowe. Książka nazywa się Odmładzające jabłka, czyli Starosłowiańska sztuka miłości. Proszę zobaczyć. To jest okładka z tej książki. Na czym polega ta misa czy czara rodowa? Kiedyś kontakt z przodkami mieliśmy we krwi, a teraz musimy sobie pomagać takimi ceremoniami właśnie jak czasza rodowa. Misa rodowa to pojemnik z naturalnego tworzywa, do którego codziennie wrzucamy dary, na przykład kawałki jedzenia, małe kawałki jedzenia. Ofiary te dla przodków nie są najważniejsze, mają one tylko przypominać nam i przodkom o wzajemnej naszej łączności. To jest bardzo ważne. Ta łączność nie wymaga jakiejś wielkiej pracy. Najważniejsze, żebyśmy ją ciągle pielęgnowali, żeby ona była w nas. To jest bardziej rzecz duchowa, energetyczna, niż taka fizyczna. Czyli tak mówiąc symbolicznie, nie musimy budować wielkich grobów naszym przodkom, chociaż możemy. Bardziej chodzi o wielkość tego ognia, który płonie. I ten taki dosłowny, i ten wewnętrzny w nas. Dobrze byłoby, gdyby na początku taką misę przodków poświęcił wiedun słowiański. Chodzi tu o mocniejsze otwarcie przepływu energii między nami i przodkami. No takie ceremonie inicjacyjne, wiadomo, że są w życiu, tak samo jak ludzie robią podszczyżyny, czy zapleciny, czy ceremonie małżeństwa. To są takie ceremonie, które coś inaugurują, wzmacniają, zapoczątkowują, mówiąc po polsku. Jeżeli chodzi o praktyczne aspekty działania tej misy przodków, to kolega mówił mi, że jedzenie w takiej misie nie gnije, tylko się zsycha. A jeżeli położymy takie samo jedzenie obok tej misy, to może się popsuć, gnije, pleśnieje. Czyli w tej misie jest coś takiego, że to jedzenie się zsycha. Na przykład po miesiącu te ofiary z misy pali się w ogniu. Pali się w ogniu, nie wyrzuca się tego do śmietnika, tylko się pali. I poprzez akt ofiarowania z tej energii linii przodków można wręcz fizycznie czerpać. To jest coś takiego, co nas wzmacnia w życiu. Po prostu będziemy się mocniej czuć, jeżeli będziemy mieli ten kontakt z naszymi przodkami. Jeszcze raz powtórzę, jedynymi osobami, które z bezwarunkową miłością nas wspierają. No na przykład, w jaki sposób to można wykorzystać praktycznie? Lucis, czyli autor tej książki, ten szaman syberyjski, w razie problemów pyta swoich przodków do 1000 pokoleń w tył, jak rozwiązać problem, który akurat ma, i dostaje odpowiedź. Na przykład jedzie samochodem w Syberii, jak się samochód zepsuje, to jest problem. To wtedy on, no jeżeli wie jak naprawić, to naprawia, ale jeżeli nie wie, to siada w medytacji i wzywa wśród wielu tysięcy swoich przodków, może dziesiątków czy setek tysięcy swoich przodków, wzywa tych, którzy akurat mieli talent, czy mają talent do mechaniki samochodowej, czy jakiejkolwiek innej, żeby mu pomogli. I wtedy łączy się z tymi aspektami tych przodków, które są w stanie mu pomóc, i idzie do tego silnika i robi to, jak oni mu zasugerują, i naprawia. Tak samo, jeżeli ma jakieś problemy społeczne, jakieś problemy z
międzyludzkie, to tak samo wzywa te osoby, które były dobre w psychologii, które rozumiały, o co chodzi tak naprawdę w kontaktach międzyludzkich, i one mu pomagają. To jest praktyczny aspekt kultu przodków. Kiedyś to było zupełnie naturalne, że się wzywało swoich przodków o pomoc. W tej chwili wydaje się, że jest to przesąd. Spróbujcie. Zobaczcie. Zastosujcie te metody, które tu podaję. To znaczy, pierwsze to wizualizacja, taka medytacją prowadzoną sobie zróbcie. Nawet sami się prowadźcie w tej medytacji. Na taki archetypowy, wzorcowy dom rodowy. Drugie to ta misa przodków. Bardzo fajna rzecz. I trzecia metoda, którą proponuję, to jest świadome łączenie się z naszym rodem przy pomocy światła i wysyłania go do wszystkich pokoleń naszego rodu. Robimy to jako ćwiczenia z wizualizacją, afirmacjami i światłem. W życiu wysyłanie światła i błogosławieństw do spotykanych na naszej drodze ludzi. No bo to jest tak, że trzeba mieć taki nawyk. Nawyk wysyłania światła. Ja, jako inżynier, czasami buduję taki śmieszny model, że człowiek powinien być taką czarną skrzynką, do której z jednej strony wchodzi światło wszechświata, światło świata, to archetypowe boskie światło, które wszystko tworzy zgodnie z wiedzą nawet fizyki współczesnej. Wszystko jest światłem. A z drugiej strony, z tej czarnej skrzynki, którą my jesteśmy, powinno wychodzić światło. No, w dzisiejszych czasach nie wszyscy tak mają, bo nam mówili, że jesteśmy tylko materią. Ale nie jesteśmy materią oczywiście. Także bądźmy takim pełnym człowiekiem, niekoniecznie czarną skrzynką, ale pełnym człowiekiem z ciałem, z duchem, ze wszystkimi czakramami, meridianami, strukturami energetycznymi, które są w naszym ciele i poza naszym ciałem. I wtedy zrozumiemy, że jesteśmy połączeni z innymi jednostkami. I wtedy naturalnym staje się myślenie, że jesteśmy całością. To nie jest tak, że jesteśmy oddzieleni od bliźnich. I wtedy naturalnym staje się wysyłanie światła do innych. Idziemy ulicą, spotykamy kogoś, wysyłamy mu automatycznie światło. Najlepiej z serca. Tu jest takie centrum osobowości ludzkiej. Czakram serca. Ale wysyłamy po prostu. Nie patrzymy skąd. To światło może z nieba nadchodzić od nas. Ważne, żeby ta osoba dostała światło, o którym pomyśleliśmy. Takie światło, jeżeli ktoś nikt tego nie robił, to może być takie światło jak słoneczne. W letni dzień siedzimy w cieniu i tam takie promienie słoneczne, złote przechodzą, czy białe. Wysyłamy tego typu światło. I to działa. Nie musimy mieć żadnych kwalifikacji, nie trzeba mieć żadnych inicjacji. Aczkolwiek wieduni, szamani dają takie inicjacje, ale nie jest to konieczne. Także to bardzo polecam i to nawet nie tylko jako ćwiczenie, ale jako codzienną praktykę. Powinniśmy łączyć się nie tylko z tymi ludźmi, których spotykamy, ale też z naszymi przodkami, z całą ludzkością w potencjale, jaka kiedykolwiek była. A najprościej jest po linii naszych przodków, naszych rodziców, dziadów, pradziadów, prapradziadów i tak sobie wyobrażamy, jak najdalej jesteśmy w stanie. I wysyłamy im to światło. Jest taki łańcuch, złoty łańcuch połączeń do linii przodków czy nauczycieli, nie tylko w rodzinach, również jeżeli coś studiujemy, szczególnie jakieś medytacyjne sprawy, to zawsze jest taki złoty łańcuch połączeń do linii naszych nauczycieli. Tam wysyłamy to światło i to nam pomoże, bo to światło wróci do nas oczywiście. W ogóle błogosławienie innych obiektów jest najlepszą formą praktyki. I to nie jest tak, że wtedy jak wysyłamy światło z tej czarnej skrzynki, to tak jak w inżynierii, że tracimy to światło. Nie. Im więcej wyślemy, tym więcej napłynie. Otwieramy się na przepływ i tak jak na przykład w masażu, ja praktykuję na przykład taki chiński masaż stóp Onzun Su, którego moja żona jest mistrzynią. I to polega właśnie na tym, że masujemy stopę drugiej osoby, a światło wszechświata, którego jest dowolna ilość, nieskończona, przepływa przez nas i wchodzi w tą osobę masowaną. I stajemy, tworzymy i stajemy się układem zamkniętym,
który nie traci nigdy energii. Takie perpetuum mobile. Dlaczego perpetuum mobile? Dlatego, że jest to energia wszechświata. Nie robimy na przykład tego masażu, czy połączenia z przodkami, nie robimy tylko naszą energię, bo byśmy się zmęczyli, wyczerpali. Człowiek, który robi masaż, czy praktykuje medytację tylko ze swojej energii, męczy się. Ktoś, kto bierze energię wszechświata, nawet tak mentalnie mówi, biorę energię wszechświata. Nie męczy się. Tak to działa. I dalej o tej praktyce. Jeżeli nasze światło wejdzie w rezonans ze światłem DNA przodków, to jest to ogromna siła, jak siła oddziału żołnierzy maszerujących w tym samym tempie przez most. No wiadomo, jak równo tupią żołnierze, to potrafią nawet złamać ten most. Taka jest siła rezonansu. I w ten sposób myślmy o naszej praktyce przodków. Myślenie o naszych przodkach, pozytywne, połączenie się z nimi, nie tylko w dzień dziadów i bab, tak jak to dawni Słowianie robili, na przykład u Mickiewicza, ale bez przerwy, jak najczęściej, daje nam wielką siłę i powoduje, że nasz ród się rozwija. I dalej, no na koniec zapisałem sobie takie zdanie. Lechia naszym wspólnym rodem, wspólnym światłem DNA oraz jej ważność dla nas współczesnych Polaków. No właśnie, jeżeli zapominamy o naszych przodkach, to słabniemy. Jeżeli mimo oczywistych już w tej chwili dowodów naukowych i z kronik i tak dalej, że istniało coś takiego kiedyś jak Lechia, czyli Środkowoeuropejska Konfederacja Ludów, Narodów, Plemion i Szczepów i Państw Słowiańskich, jeżeli mimo to my w to nie wierzymy, mówimy, że żadnej Lechii nie było, no przecież naukowcy niemieccy udowodnili 150 lat temu, że Lechia nie istniała. Proszę Państwa, tak nie należy myśleć, bo wtedy tracimy połączenie z naszymi przodkami. Jest to typowe, agenturalne osłabienie naszego narodu. Każdy, kto mówi, że Lechia nie istniała, bardzo podejrzliwie patrzcie na tych ludzi. Bo to mogą być naiwni. Naiwni, którym po prostu wytresowano ich w takim głupim zwyczaju, że Polacy zawsze są gorsi. I dlatego Polacy w tej chwili są tak wyniszczeni, zdegenerowani, a nasz kraj ekonomicznie jest osłabiany ciągle. Ciągle jakieś odszkodowania musimy płacić, a to Żydom, a to Niemcom, nie wiadomo komu jeszcze, nie wiadomo dlaczego. A to dlatego, że daliśmy sobie wyprzeć naszych przodków. Niektórzy z nas wyparli się Lechii. I słowo Lechia jest umowne. Ja tu wcale nie upieram się, że musimy to dawne słowiańskie mocarstwo czy twór słowiański, że musimy nazywać Lechią. Możemy go nazywać jak chcemy, ale tak nazywali ten kraj nasi przodkowie. Kadłubek, Długosz, tak nazywają nas Litwini, Węgrzy, Turcy, którzy mówią nas Lechistan, czyli państwo Lechów. I masa innych narodów na wschodzie. Rozumie to słowo, jak się powie Lechistan, to tam w krajach Irak, Iran, Syria, Afganistan, a nawet Albania natychmiast łapią, że to Polacy. Tylko my się tego, niestety niektórzy z nas się tego wypierają, i niektórzy robią to przez taką naiwność, przez takie posłuszeństwo wobec nauki, naiwne. No, można, ja bym powiedział nawet głupawe, no ale już nie obrażajmy się. W końcu jesteśmy w ramach jednego rodu. Natomiast są też siły agenturalne. Są tacy, którzy wiedzą, że Polacy i Słowianie tworzyli kiedyś w Europie Środkowej wielką potęgę, przede wszystkim wielką kulturę. Tu nie chodzi o potęgę, wielką kulturę, wielką jakość duchową, energetyczną, ale też na przykład, jeżeli chodzi o rolnictwo, przemysł, my się nie musimy niczego wstydzić. To są nasi przodkowie. I dlatego kult przodków słowiański jest bardzo ważny. Jeżeli ktoś Państwu powie, że Słowianie tam wielbili jakichś bogów, mieli jakiś kult przodków i tak dalej, ale w Lechię to ja nie wierzę, to proszę Państwa, to jest coś nie tak. To jest wyparcie starszych przodków. To jest tak, jakby ktoś powiedział, ja wierzę w moich przodków do 1000 lat wstecz, a to, co było wcześniej, to już nie. To ja już to nie wierzę. To tak działa.
Dlatego nie wierzcie ludziom, działaczom słowiańskim, którzy mówią, że kult przodków tak, a Lechia nie, ponieważ pojęcie Lechii jest bardzo ważne. Jeszcze raz mówię, ja się nie upieram przy słowie Lechia, bo w różnych okresach historycznych różne narody nazywały nas różnie. To nie jest aż tak ważne. Słowo Lechia używamy tylko dlatego, bo jest to tradycyjne słowo polskie i powiedzmy wschodnio i południowoeuropejskie na określenie naszych przodków. Dlatego trzymajmy się tego określenia i wysyłajmy do Lechii, do tych wszystkich mieszkańców Lechii, wysyłajmy światło. Tak samo jak wysyłamy go do wszystkich Polaków, czyli umownie to ci, którzy od 1000 lat zamieszkują nasze ziemi, są naszymi przodkami, tak samo wysyłajmy jeszcze dalej, do wszystkich Lechitów, do wszystkich Słowian, nawet jeszcze do tych, którzy tu mieszkali na tych ziemiach, nie wiem, nawet 7000 lat temu, mieli ten nasze geny, te same co my, tą haplogrupę R1a ojcowską, wysyłajmy ich to światło. Wysyłajmy to światło jeszcze dalej, bo ta haplogrupa R1a przyszła prawdopodobnie gdzieś tam z Azji, są różne koncepcje, czy przeszła przez Anatolię, czy przez stepy pontyńskie, czy no pewnym jest raczej, że mocno była osadzona na ziemiach naddunajskich, a potem nad Wisłą i Odrą, już kilka tysięcy lat temu. Wysyłajmy tym wszystkim ludziom nasze światło, myślmy o nich. Bo co to znaczy wysyłajmy światło? Ktoś może powiedzieć, a ja nie wiem o co chodzi. Myślmy, pozytywnie myślmy o tych ludziach, to właśnie o to chodzi. I tak samo pozytywnie myślmy o całym naszym kraju, o wszystkich jego mieszkańcach i o sobie. No ja czasami w filmie mówię, że zdegenerowano nas, a Polak, który nie jest sławianinem, czyli człowiekiem sławy, tylko zmuszony jest do życia niemoralnego, degeneruje się, rozpija i rozkrada. I taka jest prawda. My, Słowianie, mamy specyficzną, w naszym rodzie, my Polacy szczególnie mamy specyficzne uwarunkowania. My musimy być ludźmi sławy, honoru, godności. Jeżeli wbija się nas w gospodarkę, w taką jak w tej chwili jest, czyli w lichwiarską gospodarkę, w wojenną, w okradanie jednych ludzi przez drugich, przy pomocy wojen i przy pomocy niesprawiedliwych systemów ekonomicznych, to my w tym się po prostu psujemy. Użyję złe słowo, obce, degenerujemy się. To po prostu tak na nas działa. My mamy szlachetne DNA. My możemy być tylko dobrymi ludźmi. Jeżeli jesteśmy złymi, jeżeli ktoś nas do tego zmusił, czy nas tak wyteresował, popsuł nam to nasze DNA, to naszą pozytywność, to naszą chęć sławy, bycia sławianinem, no to my wtedy opadamy z sił. I właśnie tacy w tej chwili jesteśmy. Dlatego ten film nakręcam i mówię o tym wszystkim, o tym wysyłaniu światła, bo to światło odbuduje nasze DNA, odbuduje naszą chęć życia godnego, honorowego i sławnego. Żebyśmy byli jako Sławianie, nie tylko Słowianie, ludźmi słowa. W tej chwili na przykład słowem sławię nasze słowiaństwo i sławiaństwo, ale też żebyśmy w naszym sercu tacy byli, żeby z tego serca, naszego DNA była emitowana ta pozytywność i krótko mówiąc, niechęć tylko, żeby zarobić na kimś, ale też, żebyśmy wszyscy byli, że tak powiem kolokwialnie, do przodu, czyli mówiąc bardziej oficjalnie, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy byli bez przerwy w stanie błogości, bo taki jest cel życia człowieka. Dlatego róbmy sobie też medytacje prowadzone. Ja podam zarys takiej medytacji. W tej chwili improwizuję, nie miałem tego w notatkach, ale róbmy sobie takie medytacje. Wyobrażajmy sobie naszych przodków w różnych sytuacjach. Były różne kultury. Była jakaś tam kultura łużycka, przeworska, byli jacyś wandalowie, niektórzy mówią bardziej oficjalnie. Były jakieś ludy Wandali i inne ludy słowiańskie, które żyły na tych terenach. Wyobrażajmy sobie na podstawie tych wykopalisk archeologicznych i ustaleń historyków, które mamy, wyobrażajmy sobie, jak oni żyli, ale nie dajmy się wprowadzić w błąd. Archeologowie, historycy zmieniają ostatnio koncepcję. Dawniej nam wmawiali, że ci ludzie żyli dziko,
że się ubierali byle jak, że byli prymitywni. No nie, w tej chwili nauka zmienia zdanie. Twierdzi, że na naszych ziemiach polskich, czyli nasi przodkowie o tym samym DNA, które mamy my, na tym samym wzorcu, na przykład haplogrupie męskiej R1A, ale także o innych charakterystykach mitochondrialnych, odmatczynych, czy o charakterystykach genetycznych, autosomalnego DNA. My jesteśmy z nimi połączeni i ci ludzie nie byli prymitywni. Oni szczególnie nie byli prymitywni w sferze duchowej, energetycznej. O tym będę kręcił następne filmy i mówiłem o tym już w poprzednich filmach. W ostatnich miesiącach archeolodzy, o czym też mówiłem w wielu filmach, zaczynają przyznawać, że były tu potężne konstrukcje megalityczne, potężne grody i że bez istnienia rodzeństwa nasi przodkowie by tego wszystkiego nie wybudowali, nie postawiliby tych rzeczy. To jest niemożliwe. Dlatego, jak wam ktoś powie, że Lechia to jest ściema, nie wierzcie. Były tu zorganizowane struktury społeczne, bardzo potężne, połączone ze sobą. Miały potężną architekturę, tylko ta architektura nie zawsze była taka, jakby chcieli nasi archeologowie. I właśnie robiąc sobie taką medytację kierowaną, prowadzoną, prowadźcie się w te światy. Podróżujcie w czasie i w przestrzeni. Nie dajcie sobie wmówić, że istnieje tylko materia. Nie. Fizyka kwantowa twierdzi zupełnie coś innego. Możemy sobie w naszych medytacjach poruszać się jak w powieściach science fiction. Naprawdę, z punktu widzenia fizyki, poruszać się. I możemy sobie wyobrażać te rzeczy, budować te światy. I wtedy intuicja podpowie nam, jak było naprawdę. Wiele rzeczy można naprawdę w ten sposób osiągnąć i połączyć się z naszymi przodkami. W następnych filmach będę jeszcze o tym mówił, bo mam wiele pomysłów konkretnych takich połączeń z naszymi przodkami, które można zrobić. Ale ten film już chyba trwa ponad godzinę, albo coś koło godziny. Dlatego dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo polecam Państwa uwadze Kult Przodków. Kult Przodków tak dziwacznie brzmi. Tak naukowo, tak nie po ludzku. Co to znaczy Kult Przodków? No nazwijmy to po imieniu. To jest miłość do naszego rodu. Do tych, którzy byli tu przed nami. Do tej ziemi, do tych ludzi, którzy stworzyli to wszystko, co mamy. Czyli miłość i światło, które im wysyłamy. Także dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo proszę jak zwykle o przekazywanie tego filmu do innych, do różnych grup facebookowych proszę przekazywać, na swoich stronach, linkować to proszę w swoich komentarzach, gdzieś na YouTubie, w różnych mediach, jakie tylko Państwo mają dostęp. I ponieważ jest to wiedza, która jest rzadka, w dzisiejszym materialistycznym świecie o czymś takim jak Kult Przodków, to najchętniej wszyscy by milczeli, zatkaliby sobie oczy, uszy, nos i te mistyczne otwory, takie jak trzecie oko i tutaj spływ światła od wszechświata. Najchętniej by sobie to wszystko pozatykali i żyli w tym korporacyjnym społeczeństwie. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa jest już trochę obudzony i wierzy, nie tylko wierzy, ale czuje po prostu, wie, że świat jest trochę inny, nie składa się tylko z samej materii i że Słowianie mieli te sprawy bardzo dobrze rozpracowane, a to możemy widzieć po kulturze na przykład Indii, która się od nas wywodzi, no to bardzo proszę te idee, nie tylko moje, ale jest jeszcze więcej takich twórców, coraz więcej, którzy mówią o takich rzeczach w internecie, proszę je przekazywać dalej i proszę próbować to realizować. Oczywiście w tym celu, żeby ten nasz naród zaczął wreszcie jakoś sensownie żyć i wracać do swoich korzeni. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do widzenia.